To będzie pierwsza niedziela, w której będzie zakaz handlu. Podoba się Pani taki pomysł, czy raczej nie? Nie. A można wiedzieć dlaczego? Jest to utrudnienie dla ludzi pracujących, ponieważ tydzień mają wypełniony po brzegi i niedziela była szansą dla wielu rodzin zaopatrzenia domu. Pewnie. A Pani robi zakupy w niedzielę? W tej chwili nie, ale dobrze mieć taką możliwość. Mi się zdaje, że ten sposób, że ludzie będą mieli więcej czasu dla siebie i po prostu zrobią te zakupy wcześniej i zrozumieją, że ten czas taki dla rodziny będzie dłuższy, dla wypoczynku. Może to jest dobre, jak ktoś pracuje bardzo, jakieś ma taką pracę odpowiedzialną albo nie może zakupów zrobić, to może jakieś trudności będzie miał. Ale każdy się przyzwyczai. Ja uważam, że ten pomysł to jest dobry. Czyli rozumiem, że Pan raczej w niedzielę zakupów nie robi? Nie robiłem nigdy, ponieważ tak się układa, że zajmuję się wędkarstwem, sportem rekreacyjnym, może już teraz nie tak bardzo, ale dotychczas. Ja to przygotowałem takie zakupy nawet w piątek. Nawet przygotowałem dania jakieś, że już w sobotę wziąłem wędki na plecy i już byłem nad jeziorem. Także taki w sobie mam taki już sposób przygotowania zawsze wcześniej, żeby nie zostać na lodzie albo w kolejkach. I szkoda by było mnie tej niedzieli, żebym ja był na przykład tam gdzieś za kasą i stał parę minut. Dla mnie to by było szkoda tego słoneczka, bo ja muszę tu stać i zakup jakiś robić. Ja zawsze byłem taki zorganizowany. Czyli poleca Pan właśnie ten sposób, żeby się lepiej zorganizować, a w niedzielę sobie odpoczywać. I tak Pan do tej pory praktykuje, rozumiem? Tak, tak. Ja uważam, że ludzie też się niektórzy przyzwyczają, a nie zakupy i później w lodówce będzie siedzieć i w telewizorze i brzuszek rośnie. Powiem szczerze, że nie. Nie podoba mi się, dlatego to znaczy ja akurat jestem na emeryturze, ale ludzie, którzy pracują, to na pewno chętnie robią zakupy właśnie w niedzielę. A osoby, które pracują w handlu, to potem mają, tak sądzę, takie możliwości, że w tygodniu mają dzień wolny i wtedy mogą sobie załatwić różne sprawy. Także uważam, że to raczej chyba nie. Tak. Może być. No, że po prostu więcej czasu poświęcimy dla rodziny. A co Pani będzie robiła w tę najbliższą niedzielę? Córko spędzę czas. Czyli poleca Pani się lepiej organizować i w piątek... Oczywiście. W niedzielę się sobie odpoczywa. Tak jest. Pani co, nie wiedziałam, że jest taki przepis. Zależy jak dla kogo, jak ze wszystkim, prawda? Mhm. A dla Pani? To znaczy, jak wyjdę w niedzielę i sklep będzie zamknięty, mogę nie być zadowolona, no ale pójdę do innego, bo zawsze jakiś będzie otwarty, prawda? W porządku, no. Taki pomysł. No, są różne pomysły na świecie. Ludzie wprowadzają, później je zmieniają. Także no, niech tak będzie, no. Jeżeli ktoś będzie szczęśliwy z tego powodu, to chyba w porządku. A jak w Pani przypadku? Jest Pani zazwyczaj wcześniej robi zakupy, czy jednak zostawia Pani sobie ten weekend na to, żeby właśnie wtedy spokojnie się tym zająć? Jak to u Pani wygląda? Jak mi się kończy jedzenie w domu, to wtedy wychodzę na zakupy. I to różnie bywa. Są plusy i minusy tej sytuacji. No nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ja w niedzielę rzadko akurat robię zakupy, ale ja nie jestem za tym, żeby było pozamykane. To jest mój jedyny dzień wolny właściwie, więc raczej spędzam go w domu. Po prostu. Co robisz za zakupy w niedzielę? Najczęściej wychodzę na dwór z kolegami i jemy pizzę. A ja w niedzielę jadę do Gdańska. Tak. Wspaniale. A podoba Ci się to, że sklepy będą zamknięte, czy nie? Niezbyt. To jest właśnie taki dzień, w którym właśnie ludzie chcą zrobić zakupy na cały tydzień. A wie Pani, jak są sklepy zamknięte w niedzielę, to lipa. Ale też z drugiej strony dla osób, które prowadzą te sklepy, jest wolny dzień. Powiem w ten sposób. Jako klientowi nie, ale rozumiem pracowników, którzy chcą mieć dzień wolny. To chyba wszystko. Zakupy zrobię w sobotę, a niedziela będzie jak zawsze. Były sklepy otwarte, czasami jak czegoś potrzeba było, to się do sklepu szło. No i podejrzewam, że jakieś małe punkty otwarte będą. A jak to dalej będzie, zobaczymy. W każdym razie no, nie robię góry zakupów, więc niedziela handlowa nie jest mi potrzebna. A przynajmniej Panie będą miały trochę wolnego. Podoba mi się, dobry pomysł to jest. A można wiedzieć dlaczego, jak Pani sądzi? Że można rodzinnie spędzić
To jest najważniejsze. Niedzielę spędzamy zawsze rodzinnie, zawsze wyjeżdżamy gdzieś sobie, albo w domu spędzimy. Zawsze gdzieś, nie, Julcia?